doskonały świat nie potrzebowałby Boga. Lecz nawet w raju istnieje cierpienie. Trzymaj się z dala od wody! Stój. Pamiętaj, że nie potrafimy pływać! Gdy ludzie się modlą, zawsze rodzi się Bóg. Pomocy! Niech nam ktoś pomoże! Na pomoc, proszę! Zdolny do zmian wieczności. Ten Bóg to Ty. Czy złem. Bądź czym chcesz. Jesteś przeznaczeniem. Jesteś Bogiem. Ocaliłeś naszego chłopca. Dzięki ci. Dzięki ci za miłosierdzie. Oddajemy ci cześć. Dobrze, czas przerwać w takim razie tą ciszę, niewątpliwą lub wątpliwą, i przedstawić wam, czym to jest. Black and White. Można powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych gier z dzieciństwa. Także gra, do której dosyć często zdarza mi się wracać. Jest to gra z gatunku God Game, czyli gry, w których wcielamy się w Boga. I ja dzisiaj będę waszym przewodnikiem po tym wspaniałym świecie. Pokażę wam, że stare gry też jarę, zwłaszcza jeżeli miały swoją wizję. Ponieważ ta gra ma dużo ciekawych mechanik i dużo różnych rzeczy, które dzisiaj będziemy razem zwiedzać. I tak. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie zostaliśmy tutaj, wygląda na to, że stworzeni za pośrednictwem modłów tej dwójki ludzi, którzy chcieli uratować swojego synka. Więc co nam powiedzą dalej? Albo kto inny. Witaj. Jesteśmy twoim sumieniem. Dobrym i złym. Yin i Yang. Czerń i biel. Jako część ciebie oprowadzimy cię po tym świecie. Jak widzicie, to jest aniołek i diabełek. Nasi tutaj nieodłączni towarzysze, którzy będą nam tutaj dopomagać i pomagać w różnych wyborach. Oczywiście możecie się spodziewać, że aniołek będzie podpowiadał rzeczy dobre, a diabełek rzeczy złe. Bo takie mają własne interpretacje. Bo anielską szrok. Nasi ludzie na pewno będą chcieli cię czcić. Żeby nie było, też mam głosy w głowie. Proszę, chodź z nami do naszej wioski. Pokażę ci, jak iść za nim. Na samym początku niestety musimy mieć tutorial. Jak się poruszać? Zobaczmy. Wskazujesz ręką kierunek, w którym chcesz iść. W taki sposób. Następnie naciskasz i przytrzymujesz przycisk ruchu. Potem przesuwasz myszku sobie, by iść do przodu lub od siebie, by się cofać. Klikasz, przytrzymujesz i znowu ciągniesz, by objąć większy obszar. Czy to jest diabełka, czy taki kominiarz? Chyba nie. Idź za swymi nowymi wyznawcami do wioski.
Będziesz musiał pociągnąć krajobraz ku sobie kilka razy. Więc tak. Jak widać, nie ma tutaj żadnego menu. Mamy... Tu jesteśmy! Musimy iść razem z naszymi wyznawcami, poruszając się za pomocą ręki. Oczywiście możemy też użyć strzałek. I na ogół ja będę używać strzałek, bo nie za bardzo lubię używać ręki. Trzymaj się nas, Najświętszy! Pozostajesz z tyłu! Spokojnie, my będziemy dobrzy i uczynni. Dalej! Jesteśmy już prawie na miejscu! Dobra. Twoje przybycie zostało przepowiedziane! Proroctwo stało się prawdą! O Najświętszy! Zaczęliśmy budować ci świątynię! Przejdźmy do świątyni, przeciągając krajobraz lub klikając na niej dwukrotnie przyciskiem. Myk! Hej, świątynia jeszcze nie ukończona. Cóż, moglibyśmy pomóc im ją ukończyć. Aha, kiedy skończą, świątynia stanie się ośrodkiem naszej mocy. Dokładnie. Teraz jednak pora nauczyć się rozglądania. Ale i najlepsze. Przesuwasz rękę do bocznej krawędzi ekranu, aż pojawi się strzałka obrotu. O tak. Przytrzymujesz przycisk ruchu. Następnie zakreślasz ręką koło, aby obracać widok i oglądać rzeczy z różnych punktów. Możesz obracać widok w dowolną stronę. Do obracania się możesz używać także klawiatury. Dolnym prawym rogu mamy Shift. Plus lewy lub prawy. Teraz sam spróbuj się rozejrzeć. Shift, lewy, prawy? Tak. Albo... Ojej. Przecudnie. O. Tak. Lepiej? Dobrze. Nauczmy się teraz patrzeć w górę i w dół. Spokojnie, w zależności od tego, czy będziemy dobrzy, czy źli, to będzie zmieniać się ta świątynia. Przesuwaj ręką w kierunku górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aż pojawi się strzałka pochylenia. Teraz przytrzymujesz przycisk ruchu. Następnie poruszasz ręką, aby spoglądać w górę lub w dół. Skupmy swoje siły. Do pochylania się możesz używać także klawiatury. Teraz twoja kolej. No, czyli shift, ano, góra, dół. O właśnie, albo o łapką. Właśnie. Teraz widać, że wiesz, o co chodzi. Czyli machamy. Pamiętajcie, że to jest gra z 1997 roku. Następnie klikasz i przytrzymujesz oba przyciski myszy. Przesuwasz mysz ku sobie, by się oddalić. O tak. Lub przesuwasz mysz od siebie, by się przybliżyć. Przybliżanie i oddalanie widoku jest, jak widzisz, nadzwyczaj przydatne. Black and Do przybliżania white. Widoku możesz używać także klawiatury. Radziu, stara gra. Teraz sam spróbuj. I myślę, że wszyscy zobaczymy dokładnie, o co chodzi. O właśnie, udało ci się. Te wszystkie obroty przyprawiły mnie o ból głowy. Sądzę, że powinniśmy jeszcze trochę poćwiczyć. W dowolnej chwili możemy przejść na Boży Plac Zabaw, naciskając klawisz F2. Tak. Skoro nauczyliśmy się już poruszania i rozglądania, możemy pomóc wieśniakom w budowie świątyni. A pomożemy? I owszem. Zanieśmy budowniczym zapas jedzenia i drewna z wioskowego spichlerza. Najpierw naprowadź rękę na jedzenie lub drewno. O tak. Podnosisz różne rzeczy, naciskając przycisk działania. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej podniesiesz. Trzymając przedmiot, nadal możesz przeciągać myszą. No, aktualnie jest to pokazówka. Aby upuścić trzymany przedmiot, naciśnij przycisk działania. Dużo
A że... może by tak o, najpierw nie. pomóc ludziom w budowie świątyni? No my musimy na nieszczęście nasze czekać jeszcze. Aż nasi wyznawcy tutaj nam zbudują. To jest bardzo fajna gra. Ogólnie każdy z tych wyznawców, jak nie wiem, jak klikniemy przycisk S, widzimy statusy wszystkich wyznawców. A może by tak najpierw pomóc ludziom w budowie od lewej świątyni. Ich wiek, później życie i status na jedzenia. Jak widać, mamy tutaj też oddzielnie pokazaną płeć poszczególnego wyznawcy. Dla nas jakby kolorem takiego... łososiowego. Dobra, niech będzie różowy, jasno różowy. Nie na siłę nie wciskajmy innych kolorów. Ewentualnie czerwony. Nareszcie ludzie ukończyli naszą świątynię. To jest wejście. Kliknij na nim przyciskiem działania, a znajdziesz się wewnątrz. No i wbijamy do świątyni. Niewiarygodne. To wszystko wybudowali twoi ludzie. Pomyśleć, że to monument poświęcony twemu boskiemu wcieleniu. I nam, jako twemu sumieniu, nie zapominaj o tym. Co za wspaniała robota. I jako symbol ogarniającego zła. Żaden symbol zła. A teraz popatrz. To musi być mapa całej krainy. A co z tymi drzwiami? Każde prowadzą do komnaty, a komnaty są niezwykle przydatne. No to spróbujmy gdzieś wejść. Tak, czemu lajki się nie pokazują? Z tego względu, że w tym momencie także nagrywamy na YouTube'a i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i tych oglądających w tym momencie oraz na żywo oraz tych, którzy oglądają to na YouTubie. Więc my tutaj na streamie jesteśmy jak wspólny byt, trochę. Osoby, które będą nas tutaj oglądać, to trochę nie będą miały za bardzo na to wpływu, chociaż w komentarzach zawsze mogą napisać to i owo. Tak. Przeglądając poszczególne komnaty, będą nam tłumaczyć, co gdzie robimy. Oto komnata, w której możesz zapisywać i wczytywać grę. Szefie, zapiszmy teraz grę. Kliknij na wybranym obrazku, by do niego przejść. A potem na... Następnie wpisz nazwę zapisywanej gry. Pojawi się o... Jak widzę, że coś tutaj się skiepściło... prawdopodobnie... Zaraz zobaczymy. Swój zawiera szczegółowe informacje na temat zapisanych gier. Swój zapisu gry. Już wiem, czemu się skiepściło. Dałem sobie ten sam nick, który kiedyś używałem. Na moim kompie nadal są pliki. Jak widać, ostatni raz grałem na tym niku w 2017 roku. Więc co jakiś czas dobrze wrócić. Dobra, tych save'ów wiadomo nie użyjemy. Gramy od początku. Ale dobrze jest wrócić po jakimś czasie. W poszczególnych miejscach będziemy mogli właśnie wchodzić. O nie, w opcji gry. Te komnaty odzwierciedlają menu. O które ta gra została uszczuplona właśnie z tego względu, że taki był zamysł twórcy. Jeżeli ktoś jest leworęczny, to nawet leworęczność można ustawić, ale dobra. Sprawdź wszystko, co napisano w zwoju, szefie. Pokazuję wiele wiadomości o twoich wyznawcach i wioskach. Co tam u mnie, jak się czuję? A wspaniale.
Wspaniale, naprawdę, dzisiejszym. Ale dobra, my kończymy z tym miejscem. I słuchajmy, co nam powiedzą dalej. Skoro mamy już świątynię, zabierzmy się za poznawanie świata. Umieram z ciekawości, patrząc na te znaki. Nie, tyle jeszcze musimy zrobić. Rzekłbym, że powinniśmy zacząć tropić złote zwoje opowieści. Będziemy tego potrzebować, jeśli mamy odnieść tu sukces. Złoty zwój opowieści wygląda tak. Klikanie na złotych zwojach przyciskiem działania pomoże ci znaleźć sposób ukończenia rajskiej misji. Możesz odczytać zwój lub rozejrzeć się. Decyzja należy do ciebie, panie. Okej, więc tak. Tak, to wszystko zmieściło się w tej świątyni, pomimo że nie wygląda na to. Więc tak dłoń się musiała skurczyć. A Szymonku, bardzo dobrze, że jesteś na live'ach. Wszystkich. I teraz tak. Black and White, jak to zapamiętałem... Patrz. Srebrny zwój nagrody. Tak nadal jest, dobra. Zobaczymy, co to oznacza. No, srebrne nie są tak ważne jak złote, ale obejrzeć zawsze można. Myślę, że możemy zabrać się za tą misję od razu. Z tego względu, że nam będą dużo gadać. I teraz czym to jest? Na niektórych znakach trzeba przewijać tekst, by przeczytać całość. Kliknij na tekście i przytrzymaj przycisk działania, a potem przesuń mysz w górę lub w dół. Wszystkie informacje, jakie przeczytasz na znakach, zostaną umieszczone w świątynnej bibliotece. Dokładnie. Każdy z tych takich znaczków mówi nam różne kwestie. Gdy robimy coś po raz pierwszy, będą nam w dużej mierze... Srebrny... Dobra. Dobra, zajmijmy się doskonaleniem umiejętności balistycznych. Co proponujesz? Zgaduję, że chodzi o zabijanie. Ależ skąd? Miałem zamiar zaproponować, by... tego... Rozumiem. Zobaczymy, czy trafimy w tę kolumnę. To próba naszych boskich mocy. I nikomu nie stanie się krzywda. Ślicznie. Sądzę, że skorzystamy z tego niewyczerpanego stosu kamieni. Poręczne. O, tak. Naprowadź rękę na kamień. Tutoriale w pierwszej krainie podnieś będą... go klikając przyciskiem działania. Trochę irytujące dla niektórych, ale... Przytrzymaj przycisk działania. Nadaj kamieniowi rozpęd, poruszając ręką w przód i w tył. Rzuć kamień, zwalniając przycisk działania. Spróbuj teraz rzucić kamieniem. Rzucać można na trzy sposoby. Długi, gładki śród wysyła pocisk na dużą odległość, tuż nad ziemią. To nie był ten drut. Dobra. Natomiast szybki ruch ręki... Widziałem to. Spudłowałeś o kilometr. Natomiast szybki ruch ręki umożliwia rzucenie wyżej. Poruszanie ręką po wypuszczeniu obiektu nadaje mu kierunek. Można zmienić w ten sposób prędkość i trajektorię lotu, zależnie od tego, w którą stronę poruszysz myszą. Widziałem to. Spudłowałeś. No widzę, że mi w tym momencie nie za dobrze idzie to. Muszę przyspieszyć sobie mysz chyba. Ło. Nie pytajcie. Tyle czasu. Dobrze ci idzie, ale musisz obalić tę skałę. Siup. Czemu to tak powoli leci? Pokażcie mi proszę opcję. Czy ja mam tutaj coś... stero... chyba nie. Chyba nie bardzo. Czemu tak mi to powoli idzie? O, teraz był. Trafiłeś. Cudownie. Bomba, szefie. W przyszłości będziesz siać zniszczenie. No i chyba nie bardzo w tym, biorąc pod uwagę takie rzuty. O, dostaliśmy kufer. Ciekawe, czy coś w nim jest. No, kliknij na nim przyciskiem działania, to się otworzy. Kuferek. No proszę, chwileczkę. Teraz kliknij na jego zawartości, by je uaktywnić. Tak, mamy piłeczkę. Dostaliśmy piłeczkę, która będzie nam dosyć potrzebna później.
Ogólnie ta skała będzie dla nas trochę wartościowa przez coś innego. O. Dobra, już pamiętam, jak się tak rzuca, jak się lepiej rzuca. Ten diabełek jest spoko, spokojnie. W sumie mogę już to strącić trochę lepiej, ładniej, łatwiej. I uwaga. No dobrze nam wychodzi. Zejdź stąd. Tak, klikając prawym na skałę, można ją rozwić na dwie mniejsze. A my w tym momencie strącamy tą skałę na górze, bo jest to sposób, by dostać ziarenka. Przynajmniej tak to się nazywa. Pozbijamy chwilę ten kamień. Nie jest on nieskończony, więc po prostu zużyjemy go jakby do końca. No i tyle. To jest cud wody. Pokażę, jak to działa później, ale w tym momencie po prostu przetransportujemy go w to miejsce. I zajmiemy się statusem tego pana, który nas tak się trochę naigrywał. Więc ten pan, on jak widać jest jakby innej narodowości, innego miasta. No, w tym przypadku nie należy jakby do nas, więc nie za bardzo coś możemy zrobić. Jest dla nas szary, znaczy w nas nie wierzy. Jest po prostu mieszkańcem świata. Nie ma żadnej wioski, ale mamy tutaj jedną wioskę, do której możemy go wprowadzić, bo mają wystarczająco mało mieszkańców. Też w nas nie wierzy ta wioska. Siema, Paweł. Ale... Żyj tu w pokoju. Możemy dać go do wioski, żeby nie tłał się. W smutny sposób. Ło. Tak, to jest jakby granica mapy w tym momencie. Ale się dowiecie czemu. To miejsce dokładnie będzie nam potrzebne kiedyś. W tej grze opiekujemy się wioską, oczywiście w krainie pierwszej, bo mamy takie krainy, do których będziemy przechodzić odpowiednio. Jest tak zwana sielaneczka. Ludzie mają pod dostatkiem jedzenia i drewna. I nie grozi im tak naprawdę nic złego. Ale znaczy jak widać dużo z nich się nudzi i żyje po prostu powoli. Jednak możemy zadbać o... Co to za giereczka? Black and White, jedynka. Ci ludzie mogą wykonywać różne zawody i w tym momencie pokażemy większość możliwych zawodów. Na przykładu mężczyzna ten, umieszczając go obok kobiety, możemy uczeń rozpłodnik zrobić osobę, która zadba o to, by było więcej dzieci za pośrednictwem pocałunków. Tak w tej grze to działa. Zadbajmy o to, żeby było ich, nie wiem, na przykład uczeń trzech. Rozpłodnik. Uczeń rozpłodnik. Dalej. Weźmy może jakiegoś jeszcze osobę. Niech będzie ten. Kiedy umieścimy go na polu, natomiast jakiegoś wyznawcę. Uczeń rolnik. Uczeń rolnik. Można się spodziewać, uczeń rolnik. Tutaj mamy ryby. I możemy... Uczeń rybak. Badał. Możemy zadbać o to, żeby powstali rybacy. Uczeń rybak. Stworzymy kilku rybaków. Uczeń rybak. Byłoby prościej, nie? Prościej, nie? O. Poza tym jest jeszcze kilku innych. Drwale są, ale ja drwali nie lubię, biorąc pod uwagę tą mapę, bo oni po prostu wytną te wszystkie drzewa. Ale jest jeszcze coś takiego jak... Uczeń misjonarz. Misjonarz jest to... osoba, która
ma swój wielki cel życiowy. Czyli powoli daje wiarę dla nas w innym mieście. Ponieważ kiedy namierzymy sobie, to widzimy, ile jest wiary w nas oraz jaka jest ludność. Wiara rośnie przy wykonywaniu różnych rzeczy. Rzut czymś, ludzie patrzą, o, latające drzewo. Wow. W rzuceniu czegoś do sklepu też zapewnia coś w zależności od tego, jak bardzo brakuje surowców komuś. Dalej może mamy budowniczych, ale budowniczych nie za bardzo będziemy w stanie pokazać, bo w tym miejscu jeszcze nie budują nic. Dalej z rzeczy, jakie jeszcze są, jest uczeń kupiec. No, kupiec wymienia między wioskami rzeczy, ale jak widać, ten nie ma nic do roboty, mamy dużo. Więc zwolnijmy go z tego zadania. W świecie nic takiego ciekawego w tym momencie jeszcze nie znajdziemy. Więc możemy zająć się misją. Oczywiście, jak widać, tutaj ci... O, kolejny status. C oznacza oznacza ciążę, to znaczy, że ta osoba urodzi. No, ale nie będziemy jej podglądać. Przejdźmy do misji. Witaj, o najświętszy. Uaktywniłeś złoty zwój opowieści. Nazywam się Sable. Jestem nauczycielką chowańców. Mam dla ciebie wyzwanie. Otwórz te bramy. Za nimi kryją się trzy cudowne chowańce. Każdy bóg ma swego chowańca. O, tak. Chowaniec może stać się olbrzymi jak góra i czynić cuda. Nie będziesz mógł jednak otworzyć bramy, dopóki nie znajdziesz trzech kamieni bramy. Każdy kamień musisz umieścić na cokole. W ogóle to słowo cokół. Wieśniacy tańczyli wokół kamienia bramy, gdy przybyłeś. Gdy umieścisz ten kamień bramy na postumencie, opowiem ci o dwóch pozostałych. Odszukaj pierwszy kamień bramy, o najświętszy. No cóż, gdyby nie fakt, że grało się w tą grę, to mogłoby to zająć trochę dłużej niż kilka sekund. Oto kamień, wokół którego ludzie tańczyli. Podnieś go, klikając na nim przyciskiem działania. Jak myślicie, jakie zwierzę to jest za kamień? No cóż, ciemno jest tam. Co się Michał stało? Dobra, przechodzimy dalej. Wspaniale, znalazłeś kamień bramy. Musisz teraz poszukać następnego. Spróbuj poszukać złotego zwoju opowieści w wiosce. No to pamiętam, że było w delikatny sposób ciekawe ustawienie, bo tak jakby chowało się za drzewami w pierwszej chwili. Informacje. O polach to tam nas nie interesuje. Rozejrzyjmy się za znaczkami. O, cmentarze. Gepard. A blisko. Jest. O, imiona. No Michał, ja to raczej zrozumiałem, że złamałeś, ale co się stało?
A teraz tak. Przechodzimy do misji. O Najświętszy, klękam przed Tobą. Mój brat, cierpiący na gorączkę, opuścił swoje łóżko i zaginął. Jest tak osłabiony, że boję się, iż umrze. Jeśli go znajdziesz i sprowadzisz do mnie, dam ci jeden z trzech kamieni bramy. Jest w moim domu. Mam plan. A możemy tego rozwalić dom. W ten sposób też dostaniemy kamień bramy. Sprzeciwiam się z całego serca. To po prostu niegodziwe. I o to właśnie chodzi. Zaginiony brat jest wśród drzew za przełęczą. Tą misję możemy zrobić na dwa sposoby. Albo rozbić jej chatę i zabrać kamień bramy. Albo pomóc. Idziemy, jak widzimy, ma 40 życia i jest trochę niedobrym stanie fizycznym. Ale wrócimy go do siostry. Jak widzicie, ona się cieszy już. Jesteście! A tak się martwiłam! Dziękuję za twą dobroć. Oto kamień bramy. Tutaj myślę, że chyba nie ma wątpliwości, co za zwierzę jest. Więc umieszczamy je tu. Dobrze. Masz dwa kamienie bramy. Jednak zdobycie trzeciego może być problemem. Wieśniacy mówią, że ten ostatni uległ zniszczeniu całe wieki temu. Jednak nie wszystko stracone. Wioskowy rzeźbiarz może wyrzeźbić dla ciebie nowy kamień. Musisz się z nim zobaczyć. Więc tak. Aktualnie pojawia się nowa osoba. Rzeźbiąca sobie posążek. I ma on dla nas misję. Nic nowego w świecie się nie pojawia do zrobienia, więc jest jak jest. Aktualnie jest mało do roboty. Głównie można się pobawić nad którymi rzeczami. Jeszcze nie ma misji pobocznych. Tutaj będzie misja poboczna, której pewnie nie wykonamy, bo musielibyśmy spędzić dużo czasu na tym świecie. Będzie za to misja poboczna tutaj, 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 tutaj. I czy gdzieś jeszcze znajdę, gdzie się sporo głównych, ale pobocznych. O, tu jeszcze jedna będzie poboczna. Dobra, zobaczymy, co ma do powiedzenia nam rzeźbiarz. O Najświętszy, słyszałem, że poszukujesz kamienia bramy. Jestem rzeźbiarzem. Jeśli przyniesiesz mi odpowiedni kamień, wyrzeźbię ci go. Kamień znajdziesz w kamieniołomie starego pustelnika. Przynieś ten kamień do mnie. Paweł, zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ponad wszelką wątpliwość najlepszym rzeźbiarzem w wiosce. Najlepszy rzeźbiarz w wiosce, chyba jedyny też. Więc kiedy mu przyniesiemy jakiś kamień? Jaki kamień możemy mu przynieść? Przyniesiemy mu jakikolwiek kamień w tym momencie. I co na to powie? Ten kawałek skały nie nadaje się do rzeźbienia. Poszukaj innego. Ogólnie
dużo tutaj... Dużo rzeczy wpływa na to, czy stajemy się dobrym, czy złym bóstwem. Co jest... Bo wiadomo, tak jak kamieniami możemy rzucać też i wieśniakami. Co niekoniecznie może być dla nich dobre. No ale tego to po prostu złapiemy w locie, żeby jednak nie podzielił, nie zbyt miłego losu. Chociaż gra nam czasem mówi, żeby rzucać nimi, że to świetna zabawa. Ale cóż, wykonując różne rzuty i tak dalej... Zmniejszamy ich zdrowie. Co jako ciekawostkę, uwaga, pozbędziemy się go w jakiś mniej przyjazny sposób. Oto kamień, którego potrzebujesz. I co się takiego stanie po tym? Co za bezsensowne marnotrawstwo ludzkiego życia. Chodź, zróbmy to jeszcze raz. Och, zabiłeś mojego kuzyna. Zdaje się, że będę musiał skończyć pracę za niego. No, tak się gra bawi. Nieskończenie wiele kuzynów, bym to tak nawet ujął. Żeby nie było, że dasz radę sknocić tą misję. Oto kamień, którego potrzebujesz. O, ten jest wspaniały. Dokładnie taki, jak jego potrzeba. Dziękuję. Wróć za jakiś czas, a otrzymasz gotowy kamień. Nic się nie przejął ze śmierci kuzyna. No ale cóż, nie ma za bardzo wyboru. Więc mamy już dwa tutaj kamienie, dwa stworzenia. I jak myślicie, jaki jest trzeci? No jak obstawiacie? Możecie napisać w komentarzu, jeżeli nie wiecie. Potem zobaczyć, co to wyjdzie. A my od razu wykonamy coś na przyszłość. Jeszcze trzy. Skończyłem. Teraz możesz umieścić go przy bramie obok pozostałych kamieni. Okej. Już się tym zajmujemy. Tylko jeszcze zrobię to. Jeszcze dwa. Gdzie były pozostałe? Naprawdę nie pamiętam. Kamieniołomie jeden był? Tak jest. A gdzie ostatni? W takim razie. Gdzie był ostatni z kamieni? Cmentarz, nie? Chyba tu w lesie, tak jest. Dobrze. Udało się. Potem, żeby nie szukać. Jeżeli byśmy dużo zabijali i robili złych rzeczy dla naszych mieszkańców, nasza świątynia zmieniłaby się na kolor bardziej przypominający krew. Szmek. Widzę to. Dobra. Co dalej się stanie? Zebrałeś kamienie bramy, teraz możesz przejść i odzyskać swojego chowańca.
Przechodzimy do dalszych zakątków mapy. Co nas tam czeka? Za sekundę się dowiemy. Popatrz na nie, popatrz tylko. Co za cudowne stworzenia. Z pewnością, choć nie tak wielkie, jak się spodziewałem. Może jeszcze nie. Mogą jednak stać się najpotężniejszymi chowańcami świata. Chciałbym tego dożyć. Musimy mieć chowańca. Którego wybierzemy? Dowolnego. Każdy jest wyjątkowy. Raczej wyjątkowo mały. I teraz mamy wielką zagwozdkę, pytanie i tak dalej. Co wybrać? Zastanawiam się, czy to, co ja na ogół biorę, czy nie. Powiem wam z moich własnych doświadczeń. I to jest najgorszy wybór, jaki jest w tym momencie do wykonania. Z tego względu, że no jak widać, musimy się zdecydować na któregoś. Tygrys? Małpa czy krowa? Możemy wziąć krowę. To silne i szlachetne zwierzę. Co? A nie tego brutalnego, krwiożerczego tygrysa? Kliknij na nim przyciskiem działania. A może małpa? Inteligentna i pojętna. Jak ogólnie widzicie, to jest jeden z takich wyborów w Black and White, chociaż nie jest bardzo wiążący pod względem charakterów. Każdy z chowańców ma trochę inne podejście do życia, może tak to ujmę. Krowa? Możemy wziąć krowę. Ja to osobiście jestem za małpą. Co? A nie tego brutalnego, krwiożerczego tygrysa? Przyciskiem działania. Osobiście jestem za małpą. A może małpa? Inteligentna i pojętna? To jest najgorszy wybór, jaki można popełnić w tym momencie dla mnie. Więc dobra. Możemy wziąć krowę. To silne i szlachetne zwierzę. Co? A nie tego brutalnego, krwiożerczego tygrysa? Kliknij na nim przyciskiem działania. Ale to, co wybierzemy, dowiecie się w następnym odcinku. Siu.